Tu znowu Piotr Piszczetowski, Targowisko Instrumentów w Warszawie. Nie byle jakie, bo dziesiąte, mamy jubileusz w tym roku. Pełen gości przeróżnych. Na krakowskim przedmieściu 66, w Warszawie jesteśmy i słuchajcie, możecie sobie puścić tą transmisję w aucie, szybko ruszając do nas. Bardzo proszę, pan Pawluczuk. Chodź. Przywiózł do nas takie oto przebierki z drukarki 3D. Czego sam zaraz opowie i może zagra. Tak, z racji tego ogólnie gram na dudach szkockich, no ale żeby grać na dudach szkockich trzeba mieć jednak wyrobioną wytrzymałość, wyrobione wargi i no, jakieś melodie już umieć układać, bo ciężko by było to wszystko skoordynować, dlatego na samym początku uczymy się grać na takim małym, cichym instrumencie. Ćwiczerna, ale powiem, przewierka do ćwiczeń. No i na tym uczymy się podstawowych melodii. Doskonalimy właśnie umiejętności oddychania, co jest bardzo ważne przy grze na dudach. No, a później już możemy szaleć na pełnym instrumencie. A brzmi to mniej więcej tak. Tylko u nas takie sprawy, szanowni. Choćby z drugiego krańca Polski ruszamy, wsiadamy do auta i dojeżdżamy. Pan Damian Dziaczyński. Dzień dobry. Pierwszy raz na targowisku. Pierwszy raz. Opowiadaj pan. Tak, ja wykonuję, zaczęło się od instrumentów w sumie średniowiecznych, czyli rekonstrukcjach tego, co udało nam się znaleźć i w co znaleźliśmy. Później zacząłem robić już instrumenty późniejsze, teraz robię również lutnie renesansowe, suki biłgorajskie, czyli już taki powiedzmy XIX wiek, ogólnie hordofony bardziej, chociaż fleciki też mam, to są fleciki proste, flecik polski on się nazywa u nas, może być też nazywany flażoletem, fletem irlandzkim, fletem szkockim, także jak zwał, tak zwał. Pasowane. A tutaj witamy dwóch dżentelmenów i za chwilę trzeciego, bo w poprzedniej transmisji chyba się zorientowaliście, że tutaj było bardzo ładnie zapraszane na targowisko. Jak to było? Zapraszamy! Instrumenty smyczkowe, pocierane i szarpane, proszę państwa. Pracownia, szanowni państwo, niespodziewanie ulokowała się po sąsiedzku u mnie, na Ursynowie. Okazało się, że sąsiadujemy ze sobą 500 metrów. No i teraz na targowisku sąsiadujemy metr tylko od siebie, aczkolwiek zachowujemy wszelkie normy covidowe, prawda? Nic nie było, żadnego kontaktu. Prosimy opowiadać o instrumentach. Panie Andrzeju. Witam, Andrzej Ostrowski, pracownia gitar. Dzisiaj przyjechaliśmy tutaj z naszej produkcji własnej, warszawskiej, ukulelami. W liczbie trzech, już teraz czterech sztuk. Mamy też mandoliny z Lubina z lat 60. i 50. przez nas modyfikowane. Mamy gitarę niemiecką Gold Klang z lat 20. też przez nas w całości przygotowaną. Także trochę jest instrumentów. Mamy przyjemność porozmawiać trochę z wieloma tutaj uczestnikami festiwalu na temat instrumentów ich oraz innych różnych instrumentach. Rozmawiamy, także bardzo ciekawe doświadczenie dzisiaj. Panie Janku, czy coś? No i przede wszystkim ja uważam, że to jest doroczne spotkanie, które jest obowiązkowe i trzeba się pojawić, dlatego że wychodzą rzeczy, o których nie dowiemy się, proszę państwa, nawet w internecie. Warto przyjść, dotknąć, zobaczyć, posłuchać, pograć i porozmawiać. A w najlepszym wypadku zakupić instrument po prostu.
No, szanowni państwo, nie wiem, czy wszyscy słyszeli. Spotkanie jest obowiązkowe. Przynajmniej dla mnie. Ruszamy dalej. Zawitamy do Grzegorza. Grzegorz już jest na targowisku właściwie drugi raz. I Grzegorz się przedstawi, a ja odbiorę telefon od kapeli Pobaba, która chciałaby zagrać. Grzegorz Korzeniec, Dźwięki Ziemi i Przestrzeni. Robię głównie okaryny i konchy, czyli muszle, czasem też misy dźwiękowe, takie jak tutaj. Teraz jestem w trakcie przeprowadzki na dół, tutaj jestem w tym roku. Cały czas się przeprowadzam, taki mamy rok. I to są głównie instrumenty, które działają, dają ludziom radość przede wszystkim i są takie, gdzie, na których gramy czuciem i emocjami. Najlepiej będzie jak zagram, bo nie ma co opowiadać ze mną. Gdyby nie było takiego problemu, że mamy strasznie dużo wystawców i twórców, a jednym z nich jest Mateusz Halicki, brat Jana Halickiego, który przed chwilą prezentował nam... Młodszy, ale dłużej w zawodzie. No i widzicie go. A ten krócej w zawodzie, ale być może, że jeszcze lepszy. Pracownia na Koszykowej w Warszawie przyjmuje desperatów. Zapraszamy, proszę. Zapraszam was wszystkich na targowisko instrumentów dzisiaj, ale też do pracowni. Jeżeli macie zepsute skrzypce, a może chcecie kupić smyczek lub nabić nowy włos, zapraszam was. No najkrótsza wypowiedź ever, ale mówię wam, warto do tego człowieka wracać. A teraz mamy gościa ze Śląska, zagadanego ze swoim przyjacielem, który zresztą go na targowisko przyprowadził 8 lat temu. To on był inicjatorem tej wizyty, prawda? Pamiętasz, Piotr? Ja to pamiętam wszystko, bo tu jest archiwum targowiska instrumentów. O kurde! No dobrze. Zespół Jar, twórca, prawda? No tak, i tak. Jedziemy z opowieścią o instrumentach, o zespole i o dźwiękach. Co my tu mamy? Rogi mamy wszelakie, baranie mamy rogi, krowie rogi, bawole, działa taka karynka. Głośnik, normalnie się dmucha jak w okarynę, są otworki, brzmi to mniej więcej tak. No, tutaj mamy dudki wszelkie strojkowe, wszystko dziki bez, trzcina nasza, która to rośnie sobie przy jeziorkach. A gra się na tym o tak. Każda inaczej sprawdza brzmi, no bo trzciny są różne. No a tak to piszczałki, dwojnice, żalejki, dudy. I z jakich tradycji to są instrumenty? Polska czy słowiańszczyzna? Czy słowiańszczyzna, dalej? Słowiańszczyzna, no. Ja tutaj się bazuję na słowiańszczyźnie. Ale piszczałki to przecież wszędzie były używane już. Jeszcze przecież z kości znajdowane, z pradziejów są kościane znajdowane różne piszczałki. Także u nas tradycji było, że się robi z bzu, a też robię z bzu i dwojnice i różne piszczałki. Te żalejki też. Dziękuję pięknie. Będziemy wracać do tej śląskiej ekipy, a teraz tak południowy trop. I osamotniony Marcin Blachura, też przyjaciel go opuścił. Przemek Gerwazy, Ficek gdzieś się błąka po targowisku. I został Marcin i musi mówić o swoich instrumentach. Tak. Przemek, mówi lepiej. Co mam powiedzieć? Skąd pan jest? Żywca. Żywiec, Leski Żywiecki, Górale Żywiecki. I jakie instrumenty pan robi? Niech pan mówi. Instrumenty pasterskie, bujarki sześciootworowe. No. Piszczałki wielkopostne, piszczały szałaśnikowe, dwojnice, dudy żywieckie. I dużo pan puszczasz tych instrumentów w świat? Bliski i dalszy? Rozchodzą się, rozjeżdżają tu i tam. No, wiemy, to już jest poważna manufaktura.
Naprawdę, i są zawsze na targowisku. Poprosimy pograć. To może napisz tam ten. Wielkopostna, tak. Uczyli się u Byrdków, u braci Byrdków grać na dudach i instrumentach pesterskich chyba też. A teraz Kasia Zedel, osoba, której usiłowałem przekazać targowisko instrumentów drugie. Jak się pierwsze udało, mówi: Kasia, ty się lepiej znasz, bierz to w swoje ręce. No i nie wzięła i teraz się wystawia. O czym okazało się, że to tak wspaniale, Piotrze, robisz, że i kuratorujesz po prostu, że nikt lepiej by tego świetnie nie poprowadził, nie zagospodarzył, a ja dzięki temu mogę uczestniczyć i zająć się budową instrumentów. No to co zrobiłaś i co przywiozłaś? Mam tutaj niewiele instrumentów, ale właściwie tylko sam pakiet, zestaw podstawowy. Mianowicie dwa instrumenty skrzypcowe, smyczkowe, które wykonałam wspólnie 10 lat temu z panem Zbigniewem Butrynem, mistrzem z Janowa Lubelskiego, mazanki wielkopolskie oraz suka biłgorajska. Oba instrumenty wykonane metodą żłobienia. Są to dla mnie pierwsze koty za płoty, aczkolwiek sukę też niedawno przystosowałam tak super do grania. Uzbroiłam jednak w mikrostroiki, bo są bardzo pomocne, także jak najbardziej instrumenty grają. Mam nadzieję w przyszłości wykonać kolejne egzemplarze oraz eksperymentalny bęben operyczowy, ale o nietypowo dużym rozmiarze. Może jednak oddam fachowcowi. To następnym razem oddamy nasze ręce i instrumenty, a Kasia ma profil też na stronie targowiskoinstrumentów.pl i prawie wszyscy mają te profile, można do nich wracać. A tu jest największy gaduła południowej Polski, Piotr Majerczyk. Także nikt nie może się równać w gadulstwie i w pięknych opowieściach, a także w dowcipach trafnych niebywale. Tak. Co tu, pozdrawiamy wszystkich tu z Warszawy, z pierwszego piętra. Fajnie, bo po prawej stronie widać Zygmunta Starego, jak se stoi tam na takiej gałęzi, jak na górskim smreku, troszkę wyżej i patrzy na nos z tego pomnika i z nieba też. Tak, wszystkich pozdrowiemy z Warszawy. Co tam, Piotr, jeszcze? No jeszcze to byś zagrał na dudach. A jak on się będzie szykował do tego grania, to ja powiem, że Piotrek Majerczyk, pierwszej wody i klasy muzykant, od kilku lat się wziął za kozy, bo tak się tam dudy nazywają, i błyskawicznie został chyba najznamienitszym twórcą